Nie, Nester, doigrasz się, stare, taką dramę ci zrobię na tym YouTubie, taki filmik na ciebie nagram, że nie przeżyjesz tego. Parki, trampolin, to wiesz, to co możesz tam poskakać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Biegnę na busa, bo jadę do Katowic teraz i kurde, zaraz lecimy po Nestera, nie wiem czy go znacie. Ten co spędził noc w parku trampolin. Ja lecę na busa i jadę do Katowic, kuple. I zaczynamy z vlogowaniem, kupiłem nowy obiektyw, ale to zaraz wam wszystko powiem. O panie, ale zadyszka. Widzowie, byłem przed chwilą, kurczę, po Nestera. Jestem już w domu, obok domu, tak. I kurde, wiecie co się stało? Byłem tam i go nie ma. On mi napisał, że on nie przyjedzie, że on nie ma jak. Ja mówię, kurde, nie wytrzymam. No, obsikał mnie ciepłym moczem. Jadę tam 2 godziny, czas zmarnowany. Nie, Nester, doigrasz się, stare, taką dramę ci zrobię na tym YouTubie. Taki filmik na ciebie nagram, że nie przeżyjesz tego. Parki, trampolin, to wiesz, to co możesz tam poskakać. No ja nie wiem, dlaczego mi to Nester zrobił, nie wiem co ja mam teraz. Co? Co ty tu robisz? Co ty tu napisałeś? Słyszałem, co mówiłeś przed domem. Ja myślałem, że jesteśmy kolegami. Ja ci kurna poskaczę. Nester! 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 Nie było! Na serio widzowie, koniec dramy, ale Nester mi pokazuje pierwszy lot drona teraz. Tylko, że jest taki minus, że dronów nie można w takich pomieszczeniach odpalać, bo ma mieć metr przerwa, tu jest 30 cm. Uwaga, uwaga, patrzcie. Pięknie, tu jest kamera z drona, na przykład możemy sobie selfie czasem. Ale kurde, ja ty gadasz, co ty gadasz? No. Epicki normalnie. Dron, kurde. Dobra, patrz. I to jest porządny dron, nie to co tutaj mam na półce, to jest porządny dron. Dobra, odpalać czy nie? Pa. Dawaj, ja się boję. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, leci! Wow, wow! I tyle, i on stoi w miejscu? No, może. Jak to się grze, jak samolot by leciał normalnie nade mną. Można go, ej, co musisz? A, nie można się ruszyć, bo jest za tego. A to ma miejsca. Ale to jest kurde technologia. Jak możemy sobie selfie czasnąć. Jaka te... On jest w powietrzu, słuchajcie to. Tam się czuję ciągle. Jak to wygląda? Oj, co się dzieje? Lol. Nie zabrałem karty pamięci. No ja mam. Taka, taka. Jaka technologia wygląda? On ma pewien. Ja pierdolę, jak to. A wiesz, jak te skrzydła w tych FPS-ach dziwnie wyglądają? Jakby się tak obracały. To był bardzo satysfakcjonujący lot. Naprawdę to było coś niesamowitego. Tak jakby helikopter zaczął normalnie lecieć do góry i się pnąć. Piękny dron, kupię sobie tak. Więc mordy, Paweł gdzieś poszedł. Ja mam rewelacyjny tutaj, kurde, dla was giveaway. Ponieważ Paweł mi już zdradził, ja mogę wam teraz powiedzieć, że jak wybiję na jego Instagramie 10 tysięcy followów, dokładnie 10 tysięcy, to zrobi konkurs na te oto rzeczy od firmy Genesis. Znalazłem tę paczkę i się właśnie go spytałem, co tu jest. I patrzcie, macie tutaj piękną myszkę Krypton 5, macie również słuchawki Neon 360, macie również klawiaturę Ford 300, która jest mechaniczna i podświetlana, macie również podkładkę. Te rzeczy mogą do was trafić, gdy wybiję na Pawła Instagramie 10 tysięcy followów. Także wpadajcie, zostawcie również łapeczkę pod tym filmem, bo będzie on niesamowity. Już tu wam z ręką na sercu mówię. I zostawcie też suba na kanale Pawła, lecimy po 300 tysięcy u niego. Może najpierw 250, a teraz zrobię, poszukam Pawła. On chyba podsłuchuje nas. Chociaż? Pawła nie ma. Wpadajcie też na mój kanał, Nester. No. Co nagrywasz? A nic nie nagrywam. Vloga nagrywam. Vloga nagrywasz? Tylko tym razem, Paweł, włączyłem mikrofon. A, i teraz zrobiłem energia. To. Energia! Więc dobrze, ludziska! Znajdź więcej miejsca. No dobra. Teraz a czekaj, bo fokus musi złapać. Więc trzymam ludziska! Witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zostawcie łapeczkę w górę. Trzymam, słuchajcie, ogólnie tutaj mam kubeczki. Robimy sobie dzisiaj namiot z kubeczku. Tak, namiot. Więc zostawcie dokładnie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie. Tu jest łapeczka w górę. Tutaj i a subskrypcję widzicie na moich włosach? Tu jest. Tutaj jest subskrypcja. Dokładnie. Zostawcie ją, bo dzisiaj będzie szalony dzień, tak jak jutro i pojutrze. Okay. Zrobimy sobie wiele niesamowitych rzeczy. Zapraszam do oglądania. Nie, no energia jest, Nester. Musisz poprawić. Miłego oglądania. Musisz poprawić. Tylko nie możesz się tak męczyć, ale tak było bardzo dobrze, Nester. Całą energię wykorzystam. Musisz jeszcze coś znaleźć. Pozwolił mi cały pokój, ale ważne, że się uczy, chłopak. To jest dramy. Nester, chciałbym coś powiedzieć. Nester, opowiadaj, co tam chcesz
poopowiadać. A nie, no w sumie chciałem się zapytać, czy kupować taki aparat jak ma Paweł, bo nie tak. wiem. A tamten mi się zepsuł, więc możecie mi napisać w komentarzu. Dzięki. Tak. Dobra, a teraz mordeczki, zamawiamy przycisk Pawła na 100 tysięcy. Uwaga, Paweł, zamawiaj przycisk. Ej, w ogóle wiecie, co jest śmieszne? Że Paweł wbił 100 tysięcy może pół roku temu czy więcej, a nadal przycisku nie zamówił, a ja to zrobiłem 2 dni po. Dwa przyciski od YouTube'a i co teraz? Zamówiłem i przyszedł mi w kilka sekund. Gdzieś tam. To jest klasa, kurde. W każdym momencie, jak już nie będę mógł na niego patrzeć. Tylko jedyny błąd jest taki, że nie widzę, kogo to jest jedynie. To jest jedyny błąd. Twój, to jest twój przycisk. Będę musiał ten. No, mój. Rewelacja, dzięki! Spoko. Dwa przyciski, kurde. Jeden. Widzicie, mój, mordy? Mój. Jeżeli chcecie zamówić przycisk, zawsze wam pomogę, zgłaszajcie się do mnie. Dobra, mordy, tam ogólnie są pomysły na film, które zapisujemy w notatniku. Palion poszedł gdzieś na dół, po obiad prawdopodobnie, a ja mam chwilę, żeby wam coś powiedzieć. Ogólnie wpadłem na taki genialny pomysł, ogarniamy teraz wszystkie pomysły na filmy do mnie i do Pawła na kanał. I wpadłem sobie na genialny pomysł, jako że zaraz idziemy sobie do sklepu kupić jakieś produkty spożywcze, picie itp. To kupię balony. Paweł o tym oczywiście nie będzie wiedział, ja to zrobię po kryjomu, powiem, że coś mam po prostu kupić. Jakoś go przekonam, żeby po prostu nie widział i ja te balony kupię. Kupię masę balonów i wypełnię nimi cały pokój Pawła. Teraz muszę mówić trochę ciszej, żeby nie słyszał. Wszystko wypełnię tymi balonami i mam nadzieję, że reakcja będzie bezcenna. Oczywiście filmik z całego pranku będzie w opisie, ponieważ będzie on na moim kanale. I w sumie jak obejrzycie ten film, to zajrzyjcie do mnie i obejrzyjcie, jak ten prank wyszedł, bo sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Mordy, idziemy teraz do sklepu zaraz kupować wszystkie właśnie rzeczy potrzebne do filmów. Znaczy na razie dzisiaj tylko balony kupimy do wody. Zaraz ze serem idziemy i nagrywamy bardzo dużo filmów. Także szykujcie się na filmy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i lecimy! Nester sobie odpoczywa. Lecimy! Lecimy! Jesteśmy na zakupach. Pięknie wyglądasz tym wózkiem. Dobra, co sobie bierzemy? O, arbuza, zrobimy arbuz challenge. Nie, lepiej nie. Pozdrawiamy! Całe YouTube. Rewelacja. A se z widzami tak o idę do Lidla, ale i z Nesterkiem oczywiście. Mamy pecha, ponieważ zaczęło padać i dzisiaj nie zdążymy raczej filmu nagrać. A włączyłeś mikrofon? Włączyłem mikrofon, jest wszystko połączone, już ogarnąłem temat. I jest no, fajnie. Dobra, przejmę tego vloga. Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Nester. Oczywiście przejąłem tutaj vloga. Palion. Palion idzie z widzami. Ogólnie idziemy sobie do Lidla, bo w Biedronce Lipa Fest. I co? I pada deszcz, więc zaraz zamoknę, więc chowam ten aparat. Nester teraz ma wciul energii i skoczy przez ten murek właśnie. Ja pierdzielę, co on robi? On jest powalony. Tak się właśnie youtuber zachowuje. Youtuberzy się tak zachowują ogólnie. Mają wściekliznę, czasem piana leci z pyska. No i ogólnie chodzi po murkach jak kot. Skoczę stąd. Jak zostawicie. Prosi o suby też. No czysty youtuber. No! I złamał nogi jeszcze, no i idzie do Lidla. Masakra. Jeszcze reklamę Lidla robimy, zajebiście. No i sobie biegnie chłopak. Kurde, jaki kurde energia, zobacz. A teraz po tych skokach czas zająć swoje miejsce. Idealne miejsce zająć. No właśnie widzowie, wsadzam sobie 5 zł moje, bo chcę być kurde prestiżowy. I tutaj piszę 1, 5 i 1 euro, ale ja wsadzę 5 zł, bo chcę być bardzo prestiżowy, więc jak widzicie, no wsadzam 5 zł i jeszcze nie wsadziłem. O, blisko już. Chcę być kurde prestiżowy. Prawie wsadzam, pokazuję 5 zł, tak wygląda 5 zł. Biorę, wsadzam 5 zł i biorę wózek. Ciężki ten wózek. No i co ta pani obok robi? Tragedia. Więc ogólnie wróciliśmy i plan jest taki, że kupiliśmy balonów. Co? A. Co to jest? Podkładzik. I kupiliśmy więcej balonów, w sensie ja kupiłem, z myślą o tym, że Paweł robi odcinek, gdzie będzie wypełniał wodą balony na trampolinie i ja wziąłem więcej tych balonów, aby wypełnić mu cały pokój. On o tym nie wie, ponieważ jego nie ma. Jest tu koleżanka, która będzie pomagać. Kinga, tak? Tak. No. Będzie nam pomagać. Będzie mi pomagać wypełnić to wszystko, a ja już przenoszę się na mój kanał do pranka na Polskę.